Bum! Dzień dobry po przerwie. Słuchajcie, to co teraz będę gadał na tym obrazku, to potraktujcie jako intro. Muszę tutaj poruszyć jeszcze dwie, trzy kwestie przed tym, co nagrałem już i zaraz to zobaczycie. Pierwsza kwestia, niestety, sorry, raz nagrałem filmik kompletnie bez głosu, ponieważ była wyłączony mikrofon. Także to najlepiej. A ten teraz z głosem, już myślałem, że jest wszystko w porządku, ale niestety przygotujcie swoje lewe ucho na słuchanie mnie, a głosy z Minecrafta są w jednej i drugiej słuchawce, ale niestety dźwięk został nagrany tylko na jedną słuchawkę po prostu, niestety lewe ucho, ale może nie przeszkadza aż tak bardzo. Dobra, to mamy za sobą. Druga rzecz. Obejrzałem to przed chwilą sobie całe, to co nagrałem, te 55 minut moich tych wyżygów do internetu, tego co mnie się wydaje. No i muszę tutaj niestety się zabezpieczyć i powiem tak, wszystko to co usłyszycie w tym filmie to jest mój sen i może mam inne zdanie, może mam takie jak tam jest, ale po prostu muszę to powiedzieć, że zabezpieczam się i wszystko co tam będzie powiedziane to śniło mi się i opowiadam sen, prawda? Każdemu może się śnić cokolwiek. Więc wszystko, co tam w tym filmie zobaczycie, to nie jest realne. Dobra, tak powiem. Niech będzie. Niech będzie, że tak trzeba to było zrobić. Kolejna rzecz. W filmie tym są zawarte brzydkie słowa, więc jeśli jesteś mamą, babcią z dzieckiem, no to raczej może niekoniecznie. To jest film przeznaczony dla osób, które albo są plus 18, albo takie, którym przekleństwo jakby no nie jest obce i nie obrazi. W tym filmie także poruszyłem parę różnych kwestii, w których parę osób mogłoby się poczuć urażonych. Absolutnie nie jest moją intencją obrazić nikogo, a wytknąć wady systemowe, które niestety na całym świecie tkwią bezzmiennie. Poruszyłem też kwestia otyłości, na przykład też o tym muszę powiedzieć. Mówię, no nie obrażajcie się, tylko po prostu jak chcecie, to coś zróbcie z tym, nie bierzcie tego personalnie do siebie. Tam jest takie wyrażone pewne moje jedno zdanie o tym konkretnie, o tym. Następnie jest, tak mniej więcej pod koniec filmu, poruszona przeze mnie kwestia Gdańska i pana prezydenta. I niech to będzie tak, że jak mówię, sen, że mnie się to śniło, ale uważajmy, że to jest no, moje zdanie. Oczywiście mogę się mylić. Dużo różnych rzeczy czytam, oglądam. Nie tylko na ten temat, na rozmaite inne rzeczy. No nie wiem, troszeczkę tam pojechałem może mocno, ale postanowiłem nie zmieniać niczego w tamtym filmie i no, tak on będzie musiał wyglądać. Tak zachciało mnie się go wam puścić, także no godzinny materiał razem z tym, co teraz dogrywam. Wybaczcie, trochę długo, spadła mi zapalniczka. Trochę długo, ale no jak ktoś jest chętny usłyszeć parę trochę mocnych, może gdzieniegdzie, może prawdziwych, myślę, zdań, to zapraszam serdecznie na seans. Czyli podsumowując, po pierwsze brzydkie słowa, po drugie jedna słuchawka, niestety, sorry was, po trzecie ktoś mógłby się poczuć urażony, absolutnie nie jest moją intencją obrażenie kogokolwiek personalnie, tylko wytknięcia wad systemu i zwrócenia uwagi na pewne mocno może istotne kwestie w życiu człowieka. Tyle. Zapraszam na film. Dobry zawodnik. Dobry. Nagrałem sobie cały film, se sobie, tak bardzo ważny i tak bardzo emocjonalny. I kurwa bez głosu, nie? Bo miałem wyciszony wczoraj mikrofon. Także jeszcze raz. Dzień dobry. Machnę sobie łapką. Witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko buduję w kwadratowej oazie. Ja sobie tylko buduję w skrócie Jasu. Dzień dobry, witam Jasu z kwadratowej oazy. Cześć, czołem. Drodzy moi, od dzisiaj mój Minecraft się zmienia. Był family friendly content. Teraz będzie, jak chcesz, to daj dziecko, bo będę mówić o bardzo ważnych sprawach tylko raz na kiedy.
Se przeklnę. W dupie mam. Palę papierosy. Od 16 lat. Mam 32 lata. Palę od 16 roku życia, czyli połowę życia, także se zapalę. Nie polecam palenia papierosów, bo to niezdrowe. Chuj. Dobra. Słuchajcie. Dlaczego powód, tak? Znowu to samo gadać. Ja pierdzielę. Dlaczego zdecydowałem się zrobić przerwę? I zaś to samo wszystko będę musiał wam powiedzieć. Nie chce mi się chyba. Dobra. Pierwsza rzecz. Taka, że miałem problem z save'em. Wczoraj sobie budowałem z Piotrem. Piotr mi trochę pomagał i coś wywaliło. Jakiegoś blue screena niebieskiego, znaczy, że blue. Mam blue bodida, niebieski blue. Dobra. I na szczęście wszystko jest w porządku, tylko tyle, że tutaj się zrobił jakiś taki ciemny ekran, który sobie będę musiał po prostu co przelecieć, zobaczyć co tam jest. No, nieważne. Drugi film, który będzie, no tamten to będzie family friendly, zobaczymy. Może będę pisał, że ten jest plus 18, a tamten nie. Chociaż wiadomo, że w gimnazjum macie 15-16 lat i też kurwy i chuje lecą cały czas. Przecież wiadomo, w domu jak mama się wkurzy, czy tata, no jak są dobrze wychowani i z dobrego domu, to przecież nie przeklinają, ale jak jest jakaś patologia, no to lecą kurwy i chuje. Na pewno oglądacie Daniela Magicala, prawda? Raz na kiedy, czy jakiś Rafoniksów, czy... Nie, Rafoniks to nie wiem, czy przeklina, czy nie akurat. Nie wiem, oglądacie te różne rzeczy w internecie i w ogóle szybciej zaczęliście przeklinać, niż ja zacząłem palić papierosy pewnie. Więc myślę, że to jednak... nie rusza was, jak ktoś se przeklnie. Więc raz na kiedy tutaj na tym kanale teraz będzie przekleństwo po prostu. Będę bardziej prawdziwy. Jak mnie coś po prostu wkurwia, to wam to powiem. Dobra, a wkurwiają mnie rzeczy. Wiele ich jest denerwujących i trochę nie do zaakceptowania i dlatego była przerwa. Przede wszystkim zbliża się, moi drodzy, tak sobie na razie stanę. Zbliża się ten 22 i nie mam pojęcia, ponieważ tam są... teraz też mógłbym zrobić jakieś przejście graficzne, bardzo ładne, nie? I zobaczycie, że o, od 22 zapisz zmiany YouTube'a, czy chcesz przeczytać zmiany w użytkowaniu, zmiany Google, zmiany. Ja to przeczytałem i mówię, no ni chuj z tego nic nie rozumiem. Znaczy oczywiście, że rozumiem, ale nie na tyle, to nie jest napisane do normalnego człowieka. Ja na przykład nie wiem, czy jutro, pojutrze będę mógł nagrywać z gry Minecraft, czy gra Minecraft jest tylko teraz do grania. To znaczy, nie wiem, czy będę mógł sobie wejść na Fortnite'a, nigdy w życiu na niego nie wejdę, ale nie wiem, czy bym mógł nagrywać z jakiejś takiej gry po prostu, że pokazuję grę w internecie, chociaż już ona jest. Nie wiem. Nie wiem, czy na przykład, a wpadłem na pomysł ostatnio, najpierw dookoła będę gadał. Pan Mariusz Max Kolonko, kiedyś trochę go oglądałem, ostatnio patrzę na jego film, znaczy przedwczoraj i poleciał grubo, to znaczy powiedział, że chciałby przywrócenia w Polsce kary śmierci, ale w ogóle nie tylko kary śmierci, tylko kary śmierci ze szczególnym okrucieństwem. No mówię, ty pojebie, no jak? No wziąłbyś odpowiedzialność, byłbyś tym katem, który rzeczywiście zabije jakiegoś tam, nawet i mordercę, tak, no złego człowieka. Zabije ze szczególnym okrucieństwem, no ja bym nie zaryzykował na twoim miejscu. Kto by był takim katem? Co, ktoś by wam powiedział, wiecie co, ten człowiek jest zły, weźcie go zabijcie ze szczególnym okrucieństwem. No nie wiem, wytnijcie mu żołądek i na jego oczach zjedzcie. No co w ogóle? Teraz cały YouTube mówi o tym, żeby... YouTube, no w ogóle cały świat mówi o tym, że nie popieramy przemocy, nie? A ten facet, który ma 600 tysięcy subskrypcji w internecie, na YouTubie, namawia cały kraj do wprowadzenia tak brutalnej przemocy i on jeszcze ma ten kanał. Z jakiego powodu? No z jakiego powodu? Może? Może on jest lepszy niż wszyscy inni? F1, F5 muszę zbić tego żurawia, bo mnie przecież niebotycznie wkurwia. Kto mi to postawił? Ktoś był na parce, postawił mi jakieś żurawie. Dobra, wąt z tym. To też. Żurawie?
Na fladze polskiej? No bez jaj. Ty też mi się nie podoba, spierdalaj. Dobra. I teraz tak. I teraz tak, i teraz tak. Żebyście dobrze zrozumieli, bo mam lekki ból dupy, ale nie do osób, tylko do systemu. Przede wszystkim. Do nikogo nie mam bólu dupy jak personalnie. Ale muszę tutaj o czymś powiedzieć. Bo myślę, że to spać nie da. Dobra, dopalę papierosa, poczekajcie chwilę. Nie będę żadnych przerw robił, żadnych grafik. Po chuj się starać. Tutaj mamy mojego Titanika, nie? Proszę bardzo, jesteśmy na tym Titaniku i teraz będzie o tym. Teraz będzie o tym. Dlaczego zrobiłem przerwę na kanale? To przelało szale goryczy. Włożę z tego hełma, nie? Żeby było widzenie w ciemnościach. Budowałem tego Titanika... Nie wiem, ile go budowałem. 2 miesiące. 2,5 miesiąca. A łącznie pierwszego klocka tutaj postawiłem w ogóle rok temu. A potem od niego odszedłem, od tego projektu, potem do niego wróciłem. Chwilę pobudowałem, mówię nie, za duże, ale mówię nie, dokończę. Dobra, chuj tam, dokończę, nie? No i tak dokończyłem, że no jest zbudowane tak, że w środku nie ma nic. Jest pusto, jest zrobiony kadłub, ale cały oczywiście jest na dół puszczone wszystko. Zaraz, żebyśmy to się dobrze zrozumieli. Jest na dół to puszczone, więc są tutaj nietoperze, nie? Można sobie po tym chodzić. W ogóle woda jest oczywiście do tego poziomu, od tego poziomu. A tutaj została wybrana woda gąbkami elegancko. No w środku jest wydmuszka, ale na zewnątrz, prawda, wylecimy sobie kominem, jak te... No dobra, tego to nie mogę powiedzieć. Chyba. Kominem sobie nie wylecimy, bo zamknięty. Więc może tędy? Da się tędy? Da się tędy. Więc budowałem. No i pewnej nocy, wieczora, mocnego nocy, pomyślałem, ciul tam, nagram sobie odcinek, ale będzie to taka zapowiedź, że już prawie zbudowałem, ale jeszcze no nie do końca, że kończę. I jeszcze nie ma, ale będzie, nie? To był taki Titanic trailer. I w momencie, gdy ja go wrzuciłem do internetu, ja miałem dosyć słabe zasięgi, ale pomyślałem, kurde, żeby nie powiedzieć gorzej już, kurde, wa, mam tak fajną rzecz zbudowaną, no to pewnie ludzie oglądający YouTube'a, no spodoba im się to, dadzą łapkę w górę gdzieś na swojego YouTube'a, tego Facebooka czy innego nam, Instagrama, Instastory, nie wiem, nie znam się. Powrzucają, że taki Jasu zrobił takiego Titanika zajebiaszczego, zajebistego, w ogóle świecącego i z wisienką na torcie, na czubku. Taki ładny. Widziałem budowy Titaników na YouTubach. 150 tysięcy wyświetleń. 12 milionów wyświetleń. Ale brzydsze. No ja zrobiłem na parce z modyfikacjami, więc jest... Są takie dodatki jak, no, takie czerwone, są takie dodatki jak, no, taka linka na przykład, nie? Żeby to ładnie wyglądało, żeby to nie było obleśne, takie ustukane jak w Minecrafcie, tylko żeby chociaż trochę to bardziej przypominało. Jest to zrobione z planu Titanika, także wszystko jest tam, gdzie powinno być. Ostatnio jak obejrzałem sobie jeden fragment tego Titanika, to popatrzyłem i mówię, kurde, ja to zbudowałem w Minecrafcie. I dokładnie w tym miejscu wiem, gdzie jestem. Ha, wreszcie oglądając film, wiem, gdzie jestem w Titaniku. Nie jest istotne. Wrzuciłem ten film i pierwszego dnia było wyświetleń około 300, następnego dnia około 400. A teraz, a to jest po 3 miesiącach, uzbierało się wyświetleń tego trailera. Moim zdaniem to zrobiłem w miarę fajnie, tak trochę komicznie, trochę poważnie, trochę tak, 530 wyświetleń, z czego ja sobie to włączyłem, ja sobie to włączyłem, a nie wiem, z 20 razy w przeciągu tych miesięcy, żeby sobie po prostu zobaczyć, jak ja to zrobiłem, nie? Mówię, nie będę sobie nabijać wyświetleń, tylko po prostu tak mi się zachciało obejrzeć jeszcze raz. Mówię, fajnie mi to wyszło. I teraz jeszcze raz, żeby nie było, że robię dramę jakiejś osoby, ale no muszę o tym.
Ja zrobię to na przykładzie jednej osoby, niestety, bo innych tam nie będę ruszać. Jest taki youtuber Vito i Bella, nie? Vito. Vito Minecraft. Dużo tam ma subskrypcji. Ale w ogóle jeszcze większą oglądalność odcinka. No i taki Vito. W tym momencie, kiedy zbudowałem ten Titanic, akurat ten odcinek tam był, więc do tego odcinka się tylko odniosę, nie? Vito kiedyś miał trochę inny content. Vito osoba, no, inteligentna, normalny chłopak. W każdym razie zauważył, ktoś mi podpowiedział, czy zauważył, nie wiem, nie znam człowieka osobiście, nie rozmawiałem z nim nigdy w życiu. I nie mam do niego żalu i ból dupy, żeby mówię, żeby nie było, że mam ból dupy. Dobra, no trochę mam w sumie. Dlaczego nie? Jestem człowiekiem, mogę mieć ból dupy, nie? Taki delikatny. Ale bardziej ból dupy mam do was wszystkich oglądaczy, nie? Niż do youtubera oczywiście, Bogu ducha winnego. Ale dobra, na tym przykładzie. On sobie wybudował na kreatywie, na flacie, czyli na zielonym polu, pięknym, przejrzystym, kwadrat, taki 20 na 20 chyba. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, nie? Jeden był czerwony, czerwony, drugi był zielony, zielony. Tu on stał, tutaj stała Bella. Nie, to jest chyba jego dziewczyna chyba, tak? Chyba, nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Nie śledzę tego kanału. W każdym razie miał zrobić domek jeden na survivalu w odpowiednią ilość czasu, drugi na kreatywie i tak samo miała zrobić ta Bella. Mieli się razem ścigać ze sobą. A, zaczynamy! Jak ci idzie? A, dobrze, o, tutaj ten, ustawię sobie tsunami w Minecraft, wszystko zalewa, kurwa, fala tsunami. Leci fala, przygotujmy się, zróbmy sobie zamek, o, strzelę cię, o, wpadłeś do lawy, o, palisz się, wejdź do wody. No, wymyślili sobie taki content, no i to pykło. Myślę, że jakby taki Vito chciał zrobić takiego Minecrafta, takiego Titanica, to pewnie też by zrobił. Ale inteligentnie i bystrze stwierdził, że no po chuj ma się męczyć i robić przez 2 miesiące coś takiego, 3 miesiące. Jak może sobie nagrać odcinek? Łe, palisz się, wpadłem do lampy, a przejdę w falę. I ma z tego 500 tysięcy oglądalności. A ja, że się starałem, mam 500 bez tysięcy obejrzeń. Więc niestety tak, złapał mnie taki ból dupy, oto trochę. I mówię, nie będę się starał. Po co ja mam się starać? Kiedyś mówiłem, nie będę reklamować żadnych serwerów i do tej pory nie zareklamowałem ani jednego serwera. Mówię, nie będę się kurwić. Nie będę. Miałem wystąpić w Polsacie, moi drodzy. Polsat do mnie napisał, żebym przyszedł na... że jestem wybrany. Oczywiście pierwsze moje pytanie, dobra, ale ilu jest takich wybranych? Jestem sam, czy ja będę uczestniczyć w jakimś... w jakimś castingu na to, żeby być tam kimś od Minecrafta w Polsat Gaming. To było dawno temu, no tam pół roku temu. No więc facet powiedział, nie, no oczywiście nie jesteś sam, jest wiele osób. A co ja miałbym tam robić? Mówię, no co, zbudować taką rzecz i opowiadać? Nie wiem, czy ja o tym mogę mówić. Chyba mogę, nie? Nie wiem. Wyjebane jajca, jak mówi pan Carioner. Odwaga jego jest godna podziwu w zasadzie. Więc powiedziałem, możesz sobie, panie Polsat, wsadzić w dupę. Znaczy, no nie aż tak mocno, nie, ale wiesz co, skończ po prostu. Są inni youtuberzy, którzy robią to jakoś kreatywnie, ja sobie buduję klocek po klocku, no nie mnie szukacie, ale pierwszy ich mail był taki, jakby ewidentnie to ja, to mnie wybrali i to ja byłbym, byłem, to znaczy oni byli mną zainteresowani, tylko mną, tak było to manipulacyjnie napisane. Ale oczywiście jestem troszkę za bardzo inteligentny i wymyśliłem, że jakiś haczyk jest na rzeczy. I oczywiście za swoje pieniądze miałem pojechać do Warszawy.
Zapytałem się, czy mi oddadzą za bilet. Raczej niekoniecznie. Więc za swoje pieniądze pojechać do Warszawy, powiedzieć o sobie, pokazać w ogóle ryjka i tak dalej, czego nigdy w życiu tutaj nie zrobię. I przegrać casting oczywiście z lepszymi, no i dobrali cię do domu, prawda? Mogę Grześka? Nie zasłużyłeś. No więc wymyśliłem, nie, no bez sensu, kompletnie jest to taka rzecz. Miałem reklamować to, tamto, no mówię, nie będę reklamować. Miałem ustawić sobie donaty, ustawiłem raz na urodziny, potem je wykasowałem, mówię, no nie będę brać pieniędzy od ludzi, nie? Nie będę taki. Nie będę od was pobierać pieniędzy. Zrobię sobie tak duży kanał, żeby samodzielnie pójść potem namówić firmę Wawel, dlatego że to firma produkująca słodycze i Polska. Jeszcze chyba, mam nadzieję, bo Wedel to już nie. A ja bardzo lubię Polskę, Polaków, więc mówię, no wezmę jakąś firmę dożywotnio i będę reklamował tego kasztanka jako dobry produkt posiadający no czekoladę, endorfiny, no jest to zdrowe w miarę. Znaczy jak jesteś gruby czy gruba, to nie żryj tyle, prawda? No nie wpierdalaj po prostu weź się za siebie, nie? Przepraszam, ale muszę jakoś, nie wiem, grubi ludzie jak mówią, że nie mogą schudnąć, to aż mi coś się robi. Po prostu nie wpierdalaj, no tyle. Idź, przejdź się z psem i no nie wpierdalaj. No. Zwykła sprawa. Nie żryj. Dobra, musiałem. Wybaczcie. Jak ktoś jest gruby, no to sorry, ale nie bądź. Po prostu to nie będziesz miał problemów w szkole, nie będziesz miał problemów potem. Jak jesteś ładną dziewczyną, to cię chłopak weźmie. Jak jesteś grubą dziewczyną, to cię chłopak nie weźmie. Przecież to jest tak proste, kurwa, no. Zrozum to. A potem masz problemy do całego świata, będziesz się cięła. Jedna z drugą. Dobra, nie o tym miało być. No ale po prostu weź się za siebie, nie? Ja też mam oczywiście wiele wad. Też się nie biorę za siebie, bo mi się kurwa nie chce, tak rozumiem. Jak nie chce ci się, to ci się nie chce, ale potem nie mów, że masz pretensje do całego świata, jak jesteś gruba, no nie? Czy gruby. Dobra. U dziewczyn to trochę gorzej wygląda niż u mężczyzn, moim zdaniem, nie? Mężczyzna gruby to taki trochę Mikołaj, dziewczyna gruba no to wieloryb. No tak jest, po prostu. Nie ja to wymyśliłem, po prostu tak jest. Społeczeństwo nie lubi. Ale mówią nam oczywiście w Unii Europejskiej, że mamy akceptować każde przywary człowieka i każdy jest taki sam. Nie kurwa, każdy nie jest taki sam, każdy jest inny. Czajcie, każdy z was jest inny. To nie jest tak, że wszyscy są masą ludzi. Nie, każdy z was jest odrębnym, jednym myślącym bądź niemyślącym jednostkiem. Dobra, o czym ja mówiłem? Że ten Vito i Bella robią sobie taką rzecz i mają wywalone jajca. Nie wiem, czy oni to robią w sposób inteligentny. Jeszcze sobie zapalę, bo nie mogę przecież z tym. Czy robią to w sposób inteligentny, czy po prostu tak mają? To mi wtedy bardzo przykro. Mam nadzieję, że to jest w sposób zrobiony, poczekajcie, tak się popatrzymy. No, że taki sobie content wymyślili po prostu i dlatego mają z tego wyświetlenia. Niech będzie. Ja takiego contentu nie zrobię. Zawsze chciałem robić quality content, family friendly content, nie przeklinać, robić ładne rzeczy, szczypać się za język, jakbym chciał coś powiedzieć za dużo, ale widzę, że przykład Magicala pokazuje to definitywnie i dobitnie, że społeczeństwo teraz jest tak zmienione, że oni wolą usłyszeć kurwy i chuje i uderzenia i picie wódki na live, a nie naukę historii, czy też ładne budowanie, takie ładne, nie? Więc pomyślałem, że nie będę, że koniec z tym YouTube'em, że po co. Następnie. Zaraz robię sobie papierosa. Poczekajcie. Znaczy chcesz to sobie wyłącz ten film, a chcesz to sobie oglądać. Oczywiście wiadomo. Wyjebane jajca. Przede wszystkim ten film kręcę dla siebie, nie? Żeby sobie pogadać. Parę wątków zacząłem, nie skończyłem. Więc 22 wyjdzie nowe rozporządzenie, tak, czy jakieś tam te sprawy wyjdą, że nie będę mógł już tego nagrywać. Słuchajcie, no wybudowałem takiego Titanica, wybudowałem sobie to, wybudowałem sobie wieżę Eiffla, też klocek po klocku, to mi zajęło 3 miesiące, nawet więcej chyba. No weź, ładuj. Takie coś wybudowałem, nie?
Większość ludzi w ogóle o tym nie wie. Widziałem te wieże Eiffla w internecie rozmaite. Moim zdaniem dosyć obiektywnym, chociaż no jednak ja jestem ja, więc zawsze będę wolał swoje niż inne. Nie zawsze. Dobra, nie zawsze, ale akurat tutaj w tym przypadku moim zdaniem ta wieża Eiffla jest po prostu ładna. Dobrze ją wybudowałem, jest fajna, funkcjonalna. Poza tym jeszcze ma tego parkura na szczyt wieży. Jest fajnie urządzona. Ale chuj też to widziało, no 2000 ludzi, 2500. Odcinek z Madzią. Jest duży youtuber, Madzia, to było, otwierałem most Golden Gate, tam pokazałem też wieżę Eiffla, no to obejrzało tam ileś, nie wiem, ile, 15 tysięcy, 13, 12, bo Madzia, nie? Jak napiszę słowo Madzia w tytule, to masz od razu 500 tysięcy razy więcej wyświetleń. Przykre. Znaczy oczywiście, Madziu, pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo ci dziękuję, że mi pomogłaś na samym początku, to zawsze będę to pamiętać. Kolejna rzecz, słuchajcie, bardzo się nie lubię prosić. Aha, no, że wybudowałem takie rzeczy po prostu i człowiek, który jest jakimś blokiem, załóżmy, nie? Wybudowałby taką rzecz, no to by miał milion wyświetleń, ja mam 2000 wyświetleń, no bo nikt mnie nie zna, czy tam znają mnie parę osób. Mam nadzieję, że to nie jest dlatego, że YouTube wie, jaką osobą jestem, czyli taką prawdziwą, która by chciała gadać o różnych ważnych rzeczach i dlatego mi obcina zasięgi. Mam nadzieję, że to nie jest dlatego, tylko z jakiegoś rodzaju przypadku. No mam taką nadzieję, że to nie jest aż tak zakrojone daleko. Taka teoria spiskowa, nie? Dobra. Wymyśliłem sobie, że nie tylko będę budować jakieś duże konstrukcje rzeczy, tylko będę sobie zbierać autografy od youtuberów. No nie ma w tym momencie chyba na polskim Minecrafcie, bo na YouTubie jest taki człowiek, który wchodzi do mieszkań youtuberów i robi z nimi wywiady, a ja pomyślałem, że będę ich zapraszać na swoją paczkę i robić z nimi wywiady. To znaczy, to nie było z tym związane, to potem mówię, o, bardzo podobne, nie? A na początku to były kwadratowe autografy. Wymyśliłem sobie, że będę miał autograf prezydenta i dlatego będę miał dużo subskrypcji i dużo oglądalność, że to jest ten, który miał prezydenta u siebie na paczce. To znaczy, że gdzieś tam ten prezydent będzie otwierał jakiś orlik, jakąś sportową rzecz, będzie akurat tak dostępny, że czasami jest tak, że ludzie do niego podchodzą, mogą zapytać o coś, no to też bym podszedł wtedy z laptopem. Nie mam laptopa, mam stacjonarny, ale kupiłbym sobie takiego laptopa, paczkę zgrał razem z save'em. No i powiedziałbym, weno mi panie prezydent, tutaj postaw klocka, bo ja prowadzę taki kanał. Ja pana o jedną rzecz zapytam i to będzie takie bardzo fajne dla mnie. No znając go, może powiedziałby, dobra, nie? Kliknąłby raz on i tu masz klocka. Albo tam postawiłby flagę polską, nie? Trzy klocki białe, trzy czerwone. Piękna rzecz. Weź się zamknij. I ty też. Bo graf się denerwuje. Co ja tu mam? To sword coś tam? Aha, wiem co. Bo rozwaliłem te flamingi, bo mi nie pasowały. Nie wiem, czy to było w tym odcinku, czy w tym, które nagrałem bez głosu. Miałem flamingi na fladze, ktoś mi postawił. Nie wiem, wywaliłem. O, te. Jak można flamingi w ogóle dać? Więc postawiłbym flagę polską i to by było super. No ale mówię, do tego muszę dojść, prawda? Nie miałby kontaktu z małym kanałem. Musi być z dużym kanałem, więc muszę zorganizować sobie coś takiego. No i wymyśliłem kwadratowe autografy. Zaprosiłem najpierw pana... Boże, przepraszam, zapomniałem. Inwiaczka, oczywiście. Człowieka związanego, teraz już nie ma kanału, niestety usunęli mu. Nie wiem, czy ma teraz, ale było tak parę miesięcy temu, że mu usunęli ten kanał. No i Inwi zajmował się przede wszystkim PvP w Minecrafcie. No i dlatego jest taka podka i taki mieczyk, nie? I na TS-ie poprosiłem go, żeby uczestniczył w mojej paczce. Pomysł mu się spodobał, zrobił mi pierwszy autograf. No i potem okazało się, że Madzia była na tyle osobą otwartą na takie propozycje. Stwierdziła, że też no, fajny pomysł i udało się nagrać odcinek z Madzią. No i mój kanał trochę się rozrósł. Tam z 700, 500 subskrypcji, nie pamiętam, do tak 2000 mniej więcej wtedy. 1500 subów mi padło przez tam tak tydzień mniej więcej. No i mówię, fajnie, potem Purpos. Potem już nie pamiętam kto, chyba Zioiaga, potem Czoklet był. Czy najpierw Czoklet, potem Zioiaga.
No i w końcu tak, trzy autografy bardzo chciałem mieć, Madziowy, Roxowy i Huśkowy. Od Huśka zacząłem oglądanie modów w Minecrafcie. Roxa bardzo podziwiałem za tą serię Mea. No a Madzia to Madzia. Bardzo, bardzo chciałem Madziowy mieć wywiad zrobiony u siebie. No i tak tych youtuberów uzbierałem. Hunter, tutaj Natella, tutaj Adacho, Gamerspace, Andec, cudownie, Piotrek, Tomek, Przemek. Uzbierałem sobie tych autografów dosyć sporo, T-Jimmy i Cyfer. I wymyśliłem, że nie będę ich pytał, nie będę prosił się, nagraj ze mną też odcinek do siebie, lub też bardzo cię proszę, rozreklamuj mój kanał, zobacz jaki fajny. Nie robiłem tak, ja bardzo nie lubię się prosić. Mówiłem, no jak ci się podoba, to oczywiście możesz jakieś słówko szepnąć u siebie na kanale, czy tam gdzieś, że byłeś u mnie. No i raczej większość z youtuberów coś tam powiedziało, ale nie w zasadzie, nie na zasadzie takiej, że u siebie na odcinku cały odcinek poświęcili temu, czy na odcinku powiedzieli dość długo. Madzia powiedziała bardzo ładnie. Purpos powiedział fajnie na odcinku, że to będzie prawdopodobnie kanał, który będzie jakiś fajny, duży. Przemo powiedział. Ale nie prosiłem się na tyle, żeby zrobić z tego wielkie show, tylko pomyślałem, że jak w końcu ludzie zobaczą, że jest takie coś, to w końcu sami docenią. Gówno kurwa prawda. Trzeba było się prosić, trzeba było namawiać. Trzeba było schować dumę w spodnie, albo w ogóle w dupę sobie włożyć to. I po prostu tak namawiać, nie brzydko, ale trochę bardziej mocno ich prosić, żeby u siebie na kanałach rozreklamowali. Wtedy może w tym momencie miałbym już 100 tysięcy subskrypcji, w ogóle ten kanał by inaczej wyglądał. Ale nie zrobiłem tego, bo pomyślałem, że zrobię to sam, że Zosia Samosia i w końcu to docenicie, że takie fajne rzeczy są robione. Nie tam budowanie, o wpadłem do lawy, o, tylko normalne rzeczy, quality content. Ale widzę, że no to jest okan do dupy roztrzaskać takie coś. I dlatego ta przerwa. Dlatego ta przerwa, że nie chciało mi się starać. Mówię, nie będę budować czegoś 2 miesiące, 5 miesięcy, polecimy sobie do Gwiazdy Śmierci. Niektórzy w ogóle nie wiedzą. Ja pierdykam. Aha, czyli paczka się na tyle zepsuła, że nie mam teleportu teraz. Ja pierdziule. No to przykre i peszek. Straciłem teleporty. Ale może tam dolecę jakoś. Mam nadzieję. Więc mówię, no nie będę się starał. Gwiazdę Śmierci budowałem 7 miesięcy. Klocek po klocku. Żadnych kreatywów, żadnych programów do budowania. Mam ten piórko? Mam piórko. Dobra, wezmę sobie parę tych piórek na wszelki wypadek. Aha, to jest wzięte z kreatywa, żeby wam pokazać, że tam będę coś robić, ale to na następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie już taki bardziej dla dzieci. No a ten jest taki bardziej dla wszystkich, którzy chcą oglądać po prostu, nie? Którzy chcą posłuchać mojego tutaj pierdolenia. o koty. Lala, tęczu, tęczu, lala, to znaczy to lala, to tęczu. Super kot. Super partiak. O, wystrzeliło mnie jednak, czyli się udało. Nie chciałem tego zrobić teraz, ale dobra. W końcu się... No, udało się. Jesteśmy w tym świecie, gdzie mam zbudowaną Gwiazdę Śmierci. Ona jest chyba w tamtym kierunku. Tylko zaraz, muszę latać. Nie mogę spadać. Halo, halo? Do góry? W dół? Dobra, muszę trochę podlecieć w dół. Czy ja mam tu łapkę? No mam mapkę i to jest tam. No. A da się tepnąć? Da się tepnąć, zajebiście. Dobra. To sobie tutaj zaraz zrobimy gdzieś teleport. W każdym razie, no wybudowałem taką rzecz. Starałem się bardzo i to też zobaczyło. Nie wiem ile, no nie wiem, 2, 5 tysięcy osób, 3 tysiące. że takie coś jest stworzone, wszystkie Gwiazdy Śmierci. Moim zdaniem trochę brzydsze od mojej. Mniej dopracowane. Jakieś mniejsze, bo ta jest taka prawie maksymalna od P
prawie maksymalnej kratki w górę do prawie maksymalnej kratki w dół. Tam jest nie 256 kratek, tylko tam 254 kratki, 3 chyba jakoś tak. No, prawie maksymalna kulka w Minecrafcie, nie? Zrobione to zostało przeze mnie. Olaf mi trochę pomagał. I tam nie wypełnił. Olaf, nie wypełniłeś. Taki był odcinek, tam takie rzeczy. No i po co? Po co mi to jest? Po co mi to jest, już wam mówię. Tylko dlatego, że mam satysfakcję, że ja to mama, nikt inny tego nie ma, że ja to wybudowałem, że mam to. Że jest zrobione, że poświęciłem tak dużo czasu i zbudowałem sobie tak potężną rzecz w Minecrafcie. Nie wiem, ile to jest klocków. Se obliczcie. Cały czas źle obliczam jakoś, ja nie jestem matematykiem dobrym. Jak to Karganer mówi, wyjebane jajce. Będziecie mogli sobie obliczyć sami, ile klocków. Kulka o szerokości, o średnicy 256. 253. To sobie obliczcie. Możecie mi w komentarzu napisać w takim razie ile. Co dalej? Nie wiem, czy wrócę. Nie wiem, czy wrócę, bo po co? Nie zarabiam z tego pieniędzy. Żadnych. Na tamtym odcinku powiedziałem, słuchajcie, w 2018 roku, przez cały 2018 rok, zarobiłem 168 zł. Gdybym poszedł raz do pracy w niedzielę, zarobiłbym 180 zł do ręki po odliczeniu podatku. Jeden raz w niedzielę. 8 godzin. Zbudowałem tą rzecz, która zajęła mi 7 miesięcy budowania. Czasami 6-8 godzin dziennie. I z jeszcze tego i innych filmów zarobiłem 168 zł. No pytam po chuj. Po co mi to? Po co? Tylko i wyłącznie, słuchajcie, dla swojej frajdy, satysfakcji, że ja coś mam takiego i posiadam. Mogę wrócić, mogę sobie to robić dla frajdy. Tylko na pewno nie będą to takie odcinki jak youtuberzy, którzy zarabiają, czyli odcinek dziennie albo 3-4 odcinki na tydzień. No bo oni mają 10-50 tysięcy z odcinka, oglądalności. Mniej więcej 1000 wyświetleń to jest złotówka. Złote tam 20, złote 50, zależy jaki miesiąc, zależy jakie co. Więc 10 tysięcy to jest 10 zł, więc 100 tysięcy to jest 100 zł, nie? Więc odcinek z Madzią, kwadratowy autograf, ma około właśnie 150 zł zarobione. Tylko ten odcinek, sam jeden. Ale ten odcinek z Wiatr ze Śmierci pokazywałem to tak ładnie, to zarobił jakieś, no nie wiem, 2,50. Także budowałem przez 8 miesięcy coś, żeby zarobić 2,50, czego jeszcze nie mogę wypłacić oczywiście, bo YouTube mi przetwarza te pieniądze, trzyma gdzieś, ja nie wiem, gdzie są te pieniądze. Oni bawią się tymi pieniędzmi, gdzie sobie mogą inwestować i tak dalej. Myślę, że z tego, że tam zarobiłem 168 zł, których jeszcze nie mogę wypłacić, to oni już zarobili ponad 1000 zł na pewno, bo tam sobie poinwestowali gdzieś i moimi pieniędzmi sobie zarabiają, a ja ich dalej nie mam. A jak ja je będę mieć, to zapłacę sobie raz za prąd i gówno, nie ma tych pieniędzy, nie? Takie śmieszne, w ogóle życie jest śmieszne, moi drodzy. Także nie wiem, jak chcecie, żebym wrócił, żeby to sobie budować, to może tak będzie. Ale już nie w takiej samej formie. Nie będę się starać, nie będę robić takich rzeczy jak do tej pory. Czy ja się mogę telepnąć do domu, czy nie mogę? Nie mogę, tak? Mogę? Grałem sobie w LoLa, może trochę LoLa będę dla was nagrywać. Tak, dla Beki. Tylko, że w LoLu się przeklina, moi drodzy, także wiecie. Tam są emocje. Może rzeczywiście LoLa. Ja jestem One Trick Pony, teraz gram Illaoiką od 2 miesięcy, prawie cały czas. Kiedyś Mundo, teraz Illaoi. No ale wybaczcie, nigdy w życiu nie będę chciał dla was nagrywać czegoś takiego. Uwaga, teraz będzie parodia różnych rzeczy, które są na YouTubie. O, jeszcze nie.
O, jaki piękny jest basen! Ojej! Ja się muszę wykąpać, ale nie, ja chcę skoczyć. Nie, 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 nie. Ja chcę skoczyć tutaj o drabinka. Wejdę. O, wszedłem na górę. Ale mam lęk wysokości. Skoczę, skoczę, skoczę. Skoczę, boję się dygamy. Płynę, płynę, nie utop się. Ale fajny basen. Idziemy pozwiedzać dalej. Sorry. O, jaki ładny tutaj jest ten... Jak on ma? Kurwa, krasnal. Jaki ładny krasnal. A tutaj portale. O, ciekawe, gdzie mnie przeniesie. Nie, nie wchodzę, bo się boję. Ja się trochę cykam. Cykam się trochę, cię cykam. A tutaj co będzie? Jakiś obrazek będzie tutaj pokazany. Poczekajcie, o, polecę sobie. No i takiego. Ale tutaj... Ale obrazek. Ale, a tutaj jakieś rakiety. Ale rakiety. No, nie będę się takim czymś bawił, no proszę was, no. Jestem trochę za poważny człowiek, żeby gadać takim językiem, ale okazuje się, że jak oglądam tego YouTube'a, że społeczność YouTube'a jest taka, że woli oglądać taką komedię robioną z siebie i z życia, niż takie zwykłe, ładne budowanie po prostu. No więc... Nie zmienię się. Nie. Szukam słowa. Nie poddam się obecnemu trendowi, żeby robić takie gówno z YouTube'a. Bo jest oglądane. Tylko chciałbym was nauczyć, żebyście wybrali lepiej. Nie chodzi mnie o to, żebyście mnie wybrali, bo ja buduję. Tylko nie chciałbym, żeby cała masowa masowa trendy was ograniczały i zmieniały. Chciałbym, żebyście wszyscy myśleli samodzielnie po prostu, żeby żeby wyświetlenia nie przyćmiły wam jakości. No nie wiem, jak ja to mam inaczej wam powiedzieć. Po prostu mam lekki ból dupy, ale o to, że wy to oglądacie, że wy łapkujecie jakieś medikale i sranie do miski. Wymyśliłem sobie taki content, jest taki, że zmienię, że teraz wejdę z takim odcinkiem, że ustawię sobie kamerkę, oczywiście nie pokażę twarzy, tylko będzie moja ręka, nie? Na jakimś tle. I ta ręka będzie mną i ja będę gestykulować, pokazywać emocje za pomocą ręki, aktorsko. I będę komentować komentarze pod rozmaitymi filmami. Najpierw byśmy, jako na prawie cytatu, pooglądali sobie kawałek tego odcinka, z którego ten komentarz zostaje wycięty. Jest coś takiego jak zapytaj beczkę, tylko tam się pisze komentarze do odcinka. I pan szanowny Gonciarz, bardzo lubię jego pracę. Jeszcze Mieciu. Kiedyś na początku, a jeszcze wam to powiem, kiedyś na początku oglądałem Gonciarza, to zapytaj beczkę było takie fajne i było, że kto inny ma prowadzić też zapytaj beczkę, nie? I taki Mieciu, ja w ogóle go nie znałem wcześniej. I mówi, no nie, Gonciarz. Ale muszę wam powiedzieć, że Mieciu robi tak ciekawy i tak inteligentny humor, który tak bardzo do mnie trafia, akurat Miecia Mietczyńskiego, że stawiam go na równi z dowcipem Gonciarza, albo nawet i trochę wyżej. To znaczy, bardzo, bardzo mi pasuje akurat dowcip Miecia. Jego poczucie humoru, jego inteligentne komuś dojebanie, nie? On dojebuje, a ktoś nawet nie wie o tym, że został dojebany, nie? To jest przepiękne, nie? Także można komuś powiedzieć, że jesteś taki i taki, albo można komuś powiedzieć, że większość ludzi, którą zaraz spotykam, nie wymyślę teraz akurat jakiegoś puncha na poczekaniu. W każdym razie osoba, do której skierowany jest punch, nawet nie wie o tym, że jest punchowana i to jest przepiękne. Więc
Jeszcze Vito, Bella, jak będziecie może akurat to oglądać, oczywiście mówię, no nie mam żalu do was, tak sobie to wymyśliliście, więc no spoko, nie? Jak macie z tego pieniądze i macie z tego fan, nie przeszkadza wam to, że tak to wygląda, no to sobie to róbcie dalej, nie? No mnie by przeszkadzało po prostu, mnie by przeszkadzało robienie, granie, aktorzenie w taki sposób dla takiej młodej publiczności. Wiem, że mnie ogląda też młodsza publiczność, ale i starsza. I zawsze chciałem, żeby raczej inteligencja mnie oglądała, a nie... a nie nie. Dobra. Inteligentny punch, nie? Jeśli chodzi o to. Dobra. Dobra. To jest taki odcinek, w którym sobie wyżyguję do mikrofonu to, co mnie trochę boli. Jeszcze dużo rzeczy nie wyżygałem, oczywiście jest o wiele więcej tego. Jest o wiele więcej tego, jest to akta, jest... Teraz było to... Ten teatr na Wośpie 13. To wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku 13. Jeśli oglądacie Fakty, TVN, Jedynkę, Polsat, Onet, Wirtualną Polskę, czyli wszystkie takie mass media, no to jeśli w to wierzycie, oczywiście, mogę nie mieć racji. To jest tylko moje zdanie osobiste. No to oni chcą wam wyprać mózg, żebyście nie widzieli to, co naprawdę zaszło, a naprawdę zaszło coś kompletnie innego, co jest mówione. Są dwie opcje. Muszę też o tym, bo to mnie tak strasznie boli, że ludzie nie myślą samodzielnie. Jedna opcja jest taka, którą pokazują w telewizji. No muszę o tym, sorry. Był sobie człowiek, który miał problemy psychiczne, wyszedł z więzienia i dokonał zamachu. Więc był niezrównoważony psychicznie i tak postąpił. To jest jedna opcja. Moim zdaniem absolutnie niemożliwe. Absolutnie. Dobra, dam 1% dajemy na to, nie? Bo to zawsze świat może być taki, że akurat rzeczywiście był jakiś taki człowiek. Ale jak usłyszymy, że on popełnił samobójstwo za chwilę, no to już bez jaj. Druga opcja jest taka. Mówią to w innych mediach. Że to była zaplanowana akcja, że on był wynajęty i że taki szaleniec jeden to nie był, że to było przygotowane bardzo dobrze, że to był wcale nie szaleniec. No. Ja bym chciał wam powiedzieć, że najprawdopodobniej jest to trzecia opcja, o której się prawie w ogóle nie mówi. I ta opcja jest trochę kasowana. No możecie mnie uznać za wariata. Moim zdaniem pan prezydent Adamowicz Gdańska żyje i ma się dobrze. To znaczy, że też są moim zdaniem dwie opcje. Albo nie żyje, bo już zaczął tak bardzo przeszkadzać, że trzeba było. Albo rzeczywiście dostał takie ultimatum, że no albo tak, albo tak. Albo rzeczywiście jesteś z nami i żyjesz, albo miałeś być z nami, a już nie jesteś, to no to niestety, prawda, przykro mi. Dzieją się za kurtyną rzeczy, o których nie macie pojęcia. Absolutnie żadne TVN-y czy Onety, Wirtualne Polski, gazety.pl o tym wam nie powiedzą, bo to o to chodzi, żeby dalej oni utrzymywali władzę taką, czyli żeby był lud, który lubi oglądać i sranie do miski. Oni usuną youtubera, który sra do miski, ale oni nie usuną możliwości, żeby był inny youtuber, który sra do miski, rozumiecie? Jeśli chcemy usunąć youtubera, który sra do miski, to nie usuwamy jednej osoby, tylko usuwamy lukę, w którą
Może się kto inny wpasować, który chciałby też srać do miski. Czy czajcie, o co mi chodzi? Oni nie chcą poprawić, tylko oni chcą dać obraz masie tego, że coś niby z tym zrobili. A tak naprawdę śmieją się, że zaraz ktoś inny przyjdzie i nie tylko nasra do miski, ale to zje jeszcze. Dobra. Więc sytuacja z Gdańska, tak to podsumuję, moim zdaniem jest absolutnie nie taka, jak się to mówi w mediach. I niestety, moim zdaniem, oczywiście, mogę się mylić, jasne. Dajmy na to, że tak się zabezpieczę. Opowiadam wam bajkę, śniło mi się. O, śniło mi się, nie? Śniło mi się, że tak było. Niestety bardzo dużo osób jest w to zaangażowanych. I teraz nie chcę mówić, jakie osoby, bo to już bym pojechał za daleko. No tak mnie nie można, bo mogą mnie dojechać jakieś służby, więc tego to nie chcę zrobić. Więc cały czas utrzymuję, że jest to tylko i wyłącznie w mojej głowie i że to mnie się śniło i ja wam opowiadam sen. Żeby było, że każdy się może śnić się komukolwiek, co się chce, prawda? I opowiadać każdy sen może, prawda? Jakikolwiek, więc okej. Więc opowiadam wam bajkę w postaci mojego snu. Niestety jest to zakrojona akcja na bardzo dużą skalę, która ma podzielić Polaków pomiędzy jednymi a drugimi, a w całym tym zamieszaniu będzie chodziło prawdopodobnie o to, żeby coś przeprowadzić takiego, żeby ludzie kłócili się o jedną rzecz, niby ważną, a wprowadzamy potajemnie i po cichu coś, na co wy nie zwrócicie uwagi, żebyście czasem tej uwagi na tą rzecz nie skupili. Zawsze tak się robiło, zawsze tak się będzie robić. Znaczy nie, mam nadzieję, że kiedyś tak się już nie będzie robić. Mam nadzieję, że kiedyś to przestanie funkcjonować w taki sposób. Ale na razie tak jest i szary człowiek nic z tym nie może zrobić, ponieważ zawsze powiedzą, że jest odrealniony, że jest psychicznie chory, że jest do leczenia, no i że nie wie, co mówi. Oczywiście nie wiem, co mówię, ponieważ jest to sen, także macie rację, panowie i panie pewnie też, ale bardziej panowie rządzący tych, których nie widać, tak za kurtynowi. No ale to nie ten kanał. Tak wam powiedziałem po prostu, że ja to rozumiem, ja to wiem. Wybaczam wam. Współczuję, że tak musicie i że wierzycie w takie rzeczy. Oczywiście to wam daje moc i władzę. Teraz normalni ludzie, którzy oglądają ten odcinek, w ogóle nie rozumieją mnie, a ci, do których mówię, absolutnie rozumieją. Sorry, no muszę tak. Pewnie nikt tego nie obejrzy, ale no... Także panowie rządzący, jakby wam to powiedzieć? Wiecie o tym, że to się powoli kończy, nie? I łapiecie się brzytwy. No mam nadzieję, że nic się złego nie stanie i cała transformacja i uwolnienie wyższych technologii odbędzie się bez wielkiego przelewu krwi. Mam nadzieję. Chociaż jednak miasteczko Paradise to rozwaliliście, nie? Bardzo technologią. A mówiliście, że wielkie pożary się zrobiły. No dobra, no ludzie w to jeszcze wierzą, nie? Ale coraz mniej. Pamiętajcie o tym, że coraz więcej ludzi się budzi na tym świecie i coraz mniej osób będzie chciało oglądać, a coraz więcej osób będzie chciało zdobywać taką prawdziwą wiedzę. I kończąc z tego miejsca, przyrzekam wszystkim moim oglądającym, że nigdy w życiu nie dostosuję się do świata. Tylko zawsze będę sobie robić quality content, moim zdaniem, jakiś tam. Nie głupotowy, tylko
chociaż trochę ciekawy i nieszurnięty. I cały czas będę chciał sobie ładnie budować. Do tej pory to robię. Polecimy, o, polecimy. Pokażę wam, co teraz robię. Robię centrum sportu. I po prostu albo mnie nie będzie, albo będę robić i tak to samo, co robiłem, czyli dobre rzeczy i nie będę się nikogo o nic prosić. Prosić się nie będę. Raz na kiedy warto o coś poprosić. Oczywiście też nie można tak kompletnie Zosia Samosia, no bo gówno się osiągnie, wiadomo. Skocznie se robię. Tylko taką ładną, już z pierwszego prawdziwego zdarzenia. Już jest taka, że się pozmieniało. Ale to nagram, mam odcinek o tym inny. Jak mówię, tutaj będą trybuny. W trybunach najprawdopodobniej, tak wymyśliłem, będzie akwarium jedno wielkie, będzie woda. Chyba, że nie. Tutaj jest ten to duże boisko piłkarskie. Też się natrudziłem. Wczoraj pomógł mi Piotr, żeby bramka wyglądała jak bramka, a nie jak klocki. Także użyłem takich sobie bloków połówek dziwnych, takich fajnych. I też widzicie, tutaj jest połówka taka, a tutaj jest połówka taka. Mam taką możliwość. Bramka jest jak najbardziej. To się tu robi. No. Układamy sobie takie klocykowo w tym miejscu. Mamy taką połówkę. No i tutaj będzie takie centrum sportu. Także będę chciał dalej budować duże rzeczy. Pomyślałem, chuj tam, nie będę tego robić. Ale potem mówię, no przecież i tak robię to dla siebie. Przecież robię to dla siebie. I w tym momencie, jak pomyślałem, przecież i tak robię to dla siebie, pomyślałem, czemu ja mam robić małe boisko, jak ja robię duże rzeczy. Zrobimy duże boisko. Także boisko jest naprawdę takie trochę duże. I tutaj będę chciał zrobić duży, duży, duży stadion zakryty. I prawdopodobnie ten stadion będzie razem połączony z tym stadionem. Tak jak macie w Krakowie na przykład przejście z galerii do dworca PKP. Tak samo będzie przejście z jednego stadionu do drugiego, jakimś tam tunelem fajnym, coś ładnie wymyślimy, zrobimy. Tutaj była góra wielka, jebitna, teraz tej góry nie ma. Razem z Olafem ją wycięliśmy i ma być tutaj teren do minigolfa, czy też do konnych przejażdżek, czy też tutaj ma... coś tu ma powstać. Kolejna rzecz, to wam jeszcze pokażę. Na tym odcinku, niech będzie, że na tym odcinku. Chuj tam. Tym się rzuca, nie? Ciung! Ale najlepsze jest to, że to leci w różny sposób. To znaczy... no jak się trafi akurat na ten sam piksel, to tak, ale zobaczcie, jeden jest tu, drugi jest tu. Oczywiście tego jest wiele kolorów. Tak samo można tym rzucać. Ciung! I to leci za każdym razem jakoś trochę inaczej. Rzucam tak samo. A zobaczcie, że niby dokładnie tak samo, ale trochę inaczej. Wiadomo, że też możemy rzucić tak albo tak i będzie co innego. Jeden dalej, drugi bliżej. Więc możemy sobie zrobić zawody w rzucaniu szczypem. No i taką rzecz będę chciał tutaj też wykonać. Minigolf mi się spodobał. Niestety tutaj nie mam możliwości, żeby pływać łódką po lodzie tak szybko, bo to jest 1,70, sorry kaczka. Pum. Jeszcze raz. Między oczy. Hono, 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 hono. Albo nie? Ojej. Dobra, tyle, nie? Tutaj robię sobie takie centrum sportowe. Także to, że mnie nie ma na YouTubie, że zniknąłem, to nie oznacza, że nie buduję, bo budować sobie buduję cały czas. Tylko nie chciało mnie się tego nagrywać, bo po prostu straciłem jakoś ochotę. Straciłem wiarę w ludzi. Jak mówię, no mój odcinek z Tytanika obejrzało 500 osób. A jakieś takie durnowate odcinki, dziwne. Jakieś, nie wiem, jakby Bloek zjadł hamburgera. Cześć Bloek, no lubię cię, no oczywiście, wiadomo, że nie mam nic tam do ciebie. Content to content. Ale jakby Bloek zjadł hamburgera, czy też włożył 5000 złotych do szyby i ludzie rozwalają szybę, jak weźmiesz te 5000 złotych, to twoje. No, no to to obejrzy tam 500 000 ludzi, czy 800 tysięcy ludzi, czy jak Rezi sobie kupi mrówki albo wrzuci im serce. No, proszę was, no. No kurwa, kto by zobaczył odcinek, jak ja bym sobie kupił mrówki i wrzucił serce, no nie?
Także wiecie, no to się leci teraz już na oglądalności, więc można wymyślać co chcemy i tak to zobaczycie, i tak to obejrzycie, i tak to zobaczycie, no a jak ja bym tutaj, nie wiem, podleciał Jumbo Jetem, czy też kurwa wybudował wielkiego Harry'ego Pottera zajebistego, no to to obejrzałoby tam 5000 osób, no więc pytam się, po co, no po co, nie? Możecie mi pomóc, oczywiście możecie mi pomóc, ale jak chcecie. Ja was nie będę do niczego namawiał. Będę po prostu starał się być dla was prawdziwy. I raz na kiedy sobie przeklnę, bo już kurwa nie mogę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Nie wiem, czy wam wrzucę to. Dobra, wrzucę. Ryzykujemy. Ostatni dzień podobno. Zobaczymy, co się zmieni 22. Dziękuję za zobaczenie odcinka. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.